Myślę, że wszyscy zgodzimy się co do tego, że seria filmów Szybcy i Wściekli to jedna z lepszych serii filmów motoryzacyjnych, jakie kiedykolwiek ujrzały światło dzienne. Pościgi policyjne, drift, szybkie samochody, nielegalne zloty to to, co lubimy najbardziej, ale od emisji pierwszego filmu z tej serii minęło już prawie 20 lat. Czasy w motoryzacji się zmieniają, tak jak i trendy, i myślę, że teraz z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że nie wszystkie samochody, które tam zostały pokazane, były fajne. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na zestawienie 10 najgorszych samochodów w Szybkich i Wściekłych. A Ty, Toreto, co? Idziesz, czy będziesz siedział tak? Ride or die, remember? Na 10 miejscu Mona Lisa, czyli słynny Nissan S15 z Tokyo Driftu, którego mogliśmy podziwiać podczas słynnej sceny wyścigu bokiem po parkingu w Tokio. A w sumie mogliśmy podziwiać, jak ze sceny na scenę jest coraz to bardziej niszczony. Nie wiem jak Wam, ale mi Mona Lisa kojarzy się z czymś klasycznym i arystokratycznym, a tego zdecydowanie nie można powiedzieć o kontrowersyjnym połączeniu kolorystyki na tym samochodzie, czy o lusterkach inspirowanych lusterkami z M3 E36. O ile sam bodykit ma japoński styl i smak, o tyle przede wszystkim przez to połączenie kolorystyczne, jak na dzisiejsze standardy, no myślę, że to auto nie robi zbyt dobrego wrażenia. Na 9 miejscu BMW M5 E39, które pojawiło się w Szybko i Wściekle, a konkretnie wzięło udział w wyścigu eliminacyjnym dla kierowców, którzy następnie mieli przewozić towar dla narkotykowego barona Arturo Bragi. M5, które się tam pojawiło, nie jest szczególnie mocno zmodyfikowane, ale raz jeszcze dwukolorowe malowanie nadwozia oraz przednie lampy narzucające skojarzenia z tak zwanymi Januszami tuningu sprawiają, że nie patrzy się na to auto z szczególną przyjemnością. Poza tym, co wprawniejsze ucho, dostrzeże, że to auto w filmie brzmi tak, jakby pod maską miało V10, a wiadomo, że M5 E39 miało V8, dopiero następna generacja, czyli E60, miało wspomnianą właśnie V10. I co ciekawe, jest chyba taka mała wpadka producentów tego filmu, ponieważ podczas animacji, gdy auta stoją na starcie, widać tam właśnie E60. Dalej Honda Civic 5. generacji, należąca do badasa z pierwszej części Szybkich i Wściekłych, Hectora. Auto gościa, który wygląda tak, prezentuje się następująco. Kolor kojarzący się z rzadką biegunką, agresywny bodykit z wlotami wszędzie, włącznie z maską. Z tyłu zarówno spoiler, jak i lotka dla dodatkowego docisku, a całość uzupełniona o szprychowe, wulgarne felgi. I słuchajcie, ja rozumiem, wiem, że kiedyś tak auta się przerabiało i kiedyś to mogło być spoko, ale no musicie po prostu przyznać, że teraz widząc taki samochód na drodze, złapalibyście się za głowę. Dla niecierpliwych przypominam, że dopiero się rozkręcamy, jesteśmy na zaledwie 7. miejscu i prawdziwe perełki z Szybkich i Wściekłych dopiero się zaczną. Natomiast teraz na wspomnianym 7. miejscu Chevrolet Corvette C3 Stingray Grand Sport, który w 5. części Szybkich i Wściekłych zaliczył spektakularny lot w przepaść. Auto zostało wulgarnie pocięte i przerobione na potrzeby filmu. Klimat samochodu być może i jest spójny, ale dla fanów amerykańskiej motoryzacji z pewnością jest to zbezczeszczenie klasyka. Może i dobrze, że w trakcie filmu to auto nie zyskało zbyt wiele czasu antenowego, bo no po prostu nie było zachwycające. A teraz już naprawdę zacznie się robić grubo. Samochód, który na boku miał naklejoną podobiznę kobiety, jadącą niejako na lecącej rakiecie. Ciekaw jestem, czy cokolwiek Wam to podpowiada. Chodzi o Volkswagena Jettę Jesse'ego z pierwszej części Szybkich i Wściekłych. Tego samego Volkswagena, który nie miał zacisku na przedniej tarczy hamulcowej. Ups. Biały lakier, spoilery, naklejki i nakładki na przednie lampy. No, mówiąc szczerze, nie jest to zdecydowanie tuning na miarę dzisiejszych czasów, ani nie jest to jakiś szczególnie urodziwy samochód, który byłoby warto pokazywać w tak wysokobudżetowej produkcji, jak właśnie Szybcy i Wściekli.
Kolejne przednionapędowe auto w naszym zestawieniu to Nissan Maxima, należący do Vince'a z pierwszej części Szybkich i Wściekłych. Vince'a, czyli chyba najbardziej nerwowej i wkurzającej postaci z tego właśnie filmu. To auto tak naprawdę niczym nie szokowało z wyglądu, poza uderzającym brakiem smaku przy przeróbkach, oklejaniu oraz doborze felg. A do tego, jak ktoś mógł uznać, że spalenie kapora przednionapędówką w takim filmie będzie wyglądało dobrze i groźnie. Tego trochę nie rozumiem, ale okej, przejdźmy do kolejnego samochodu. Samochodu, który mógł chyba tylko spodobać się cukierkowym laseczkom, które lubią styl Barbie. A konkretnie mowa tu o Hondzie S2000, która należała do Suki. Tak, serio, ta laska miała na imię Suki. Ta ziejąca ogniem, wyglądająca jak resorak, wyposażona nawet w różowe neony S2000, wyglądała po prostu komicznie i finalnie niestety została zniszczona podczas spektakularnego skoku na moście. W sumie zabieg pokazania tego samochodu w filmie był dosyć zabawny i mocno kontrastowy względem pokazanego tam motoryzacyjnego świadka, ale umówmy się, wydaje mi się, że nie ma zbyt wielu osób, które chciałyby realnie jeździć takim samochodem. No chyba, że jest inaczej, to poprawcie mnie w komentarzach. No, a teraz przechodzimy do topowej trójki. Na trzecim miejscu jaskrawo zielony Volkswagen Touran, należący do Twinkiego, nazywany pieszczotliwie Hulkiem, z wytłoczonymi pięściami na drzwiach, stopą na klapie, futerkowo-fioletowym wnętrzem i włosami nad linią przedniej szyby. No serio, nie rozumiem, kto tak przerabia samochody i rozumiem, że Japonia Japonią, tam jest faktycznie dużo takich motoryzacyjnych świrów, którzy robią po prostu kosmiczne rzeczy z samochodami, ale w tym przypadku jedyne, co się nasuwa na usta, to what the f***. Żółto-sraczkowaty kolor, niebieskie naklejki, lampy Lexus Lux z tyłu, fatalny przedni zderzak z neonami za grillem, czy ogromne tylne skrzydło. Tak przerobionym Mitsubishi Lancerem woził się Brian O'Connor w Too Fast, Too Furious. Fatalnie wyglądający samochód. I śmiem twierdzić, że nawet pomimo, że o gustach się nie dyskutuje, to patrząc na ten samochód, jedyne co się nasuwa to... Natomiast mój osobisty zwycięzca w kategorii brzydoty to Mitsubishi Eclipse, którym poruszał się Roman Pierce w zespole razem z Brianem O'Connorem w jego przed chwilą wspomnianym Lancerze Evo. Wielkie chromowane felgi, okropny kolor i oklejenie, bardzo wysokie zawieszenie, podobnie obrzydliwe tylne lampy do tych z Evo, wielki spoiler, a jako wisienka na torcie przebrzydka kierownica, która nie wygląda ani na stylową, ani na sportową, ani na wygodną. Także no, to by było wszystko w naszym dzisiejszym odcinku, drodzy widzowie. Ta lista była oczywiście subiektywna i jak najbardziej rozumiem, jeżeli ktoś z Was ze mną się nie zgodzi, a więc piszcie w komentarzach, który samochód z Fast and Furious Waszym zdaniem był tym najgorszym i najbrzydszym. Ja się z Wami tymczasem żegnam. Pamiętajcie, żeby wpaść na naszego Instagrama. Trzymajcie się zdrowo. Hej! Hater z góry, hej. No. Jesteś hejterem. Czasem jestem.